Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was w 10? Chyba 10 odcinku z Wiedźmina. Bo nagrałem 7, 8, 9, tak, 10. 10 odcinku Wiedźmina. Otóż wracamy do szukania kozy pana guślarza, która gdzieś spierdzieliła. Weźmy dzwoneczek i będziemy nim dzwonić. Jak nasze dzwonki w spodniach. A, tym. Kozo, chodź. Swoimi dzwonkami dzwonię. O kurwa, wilk. Jesteś paskudny. Dostaniesz w dupę. O mój Boże. Przecież ja im takie robię oro tym kurna mieczem. O mój Boże. Dobra, już. Ja strasznie wybieram tą muzykę, lele. Lele, 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 lele. No, dzwonimy dalej. Halo, kozo. Chodź tutaj. Chodź do mnie. Chodź do mnie. Dzwonię swoimi dzwoneczkami w spodniach. Musiałem je na wierzch wziąć. Bez komentarza. Dosłownie bez komentarza. Nawet nie komentujmy sytuacji, jaka miała miejsce. To chyba tędy. Aha. Chodź, kuzko. A się uratuję z tych wilków. Dawać do mnie, kurwa, wilki. Chyba wolę bardziej uniki u tego, u Geralta. On nie ma takiego teleportu, tylko on bardziej się odskakuje, wiecie o co chodzi. Łatwiej to jest opanować. A przy Ciri, no cóż, inna historia, tak powiem. Kuzko, chodź do mnie. No i tak żyjemy mięso z ciebie. Chodź, wracamy do guślarza. O,
Chodź, zaprowadzę cię do guślarza. Usycha z tęsknoty. No tak, wiadomo, że poziomki są ciekawsze niż wiedźmi. Tędy, łaskawa pani. Gdzieś ty polazła. Ja pizdam. Niedźwiedź. Uciekaj, guślarzu. No dobrze pamiętam, Illy chyba był dobry. Pal się, kurna, gnoju. No. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Oj tam, Geralt. I pasuje. Hehe. Jestem święty Mikołaj. Odzwonię ci na dzwonkach, hehe. Chodź, Kuzko, stęskni się pan guślarz. Księżniczka, nie uciekaj od guślarza, bo tam wilki. No, no, udało się. Koziu moja, koziu miła. Tak, będzie, ja mi interes. Wróćmy do Anny i Tamary. Wiesz, gdzie mogą być? Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Dlatego była potrzebna koza, mówiłem. Dobra, zaraz wrócę. A nie, bo mleko. Może być? Mhm. Biedry jeszcze przechodzą. Szczurku. Działaj, szczurku. Oddaj swą krew i odnajdź mi Tamarę i Annę. Wszystko? To koniec? Koniec. Duchy nie powiedziały nic więcej? Dokąd poszły? Gdzie ich szukać? No przyszliście po wróżbę. Ja wam wróżbę daję. Gdzieś tutaj zostało dziecko. Wspomniałeś o dziecku. Czyim? Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził, może nie pamiętał, a może pamiętać nie chciał. Anna ci o tym powiedziała? Była tutaj po wszystkim? Nie było, Anny. To wróżba powiedziała. Świetnie, teraz mam pewność, że to prawda. Nie wasza wiara czyni wróżbę prawdziwą, lecz wróżba was do prawdy doprowadzić może.
Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Prawda. Słyszałem, że jednemu wiedźminowi udało się kiedyś odczarować porońca, ale sam nigdy tego nie robiłem. Wiem, że trzeba go zakopać pod progiem. I imię nadać. Aimroin odprawić. Rytuał nadania imienia? To elfi zwyczaj. Ludzki, elfi, krasnoludzki. Pradawny. Duchom rasa obca. Nie ma znaczenia. Ducha obłaskawisz, duch ci pomoże. Zapytasz, odpowie. Drogę wskaże. Powiem wam, że powoli ten quest głównie mi się podoba. Krew, krew, krew. Wiąże ludzi na wieki żywych i umarłych. Rozumiem, ale co chcesz z nią zrobić? No czasem się brat z bratem i 100 lat dogadać nie może. Umiera jeden, z drugim skłócony, drugi wtedy krew jego do guślarza przynosi. I co robi guślarz? Na dziady czeka. Bierze krew, mleko, zioła i kurze pazury. Miesza, pije i zmarłego z żywym godzi. W tym roku dziadów nie będzie, ale i tak poradzimy. Tam były już 4 części dziadów, to co tam? Da radę, spokojnie, gościu. Wspomniałeś o dziadach. Dobrze słyszałem? Wspomniałeś o dziadach? To bardzo stary zwyczaj, myślałem, że już zanikł. Tu śmierć czyha wszędzie. Ludziska wiedzą, że każdy odejść może, nim sprawy doczesne zamknie. A wtedy dopomóc mu trzeba, bo spokoju nie zazna. Dziady odprawić trzeba. Zapalić łojową świecę, żeby drogę w ciemności znalazł. Wezwać go po imieniu, uczynić zadość jego żalom. Wtedy odejść może. Spokojny. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie, tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. No, no to kurna. Zarąbiście, idziemy do barona. Dobra, i muszę przyznać, quest mi się podoba. Bardzo ciekawy z tymi świętami wszystkimi w ogóle odprawiami. Może tam i to pomysł na mapę w Minecrafcie? Zobaczymy. No ja już nad jedną mapą pracuję. Bo, znaczy, na drugą, pierwsza była. Kupujecie, czy oglądacie? Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Mapa. A niechaj będzie. I tak mamy do rzeczy do sprzedania trochę. Bywaj. Bywaj. Da, czekajcie widzowie, ja tu piszę. Już. Dobra. A zatem lecimy na Szczecin. Tylko wezmę naszego kochanego konika. Kobieto, nie wiem, kto to jest Meritele. Ja ci nie pomogę. Ja jadę teraz na koniku. Wait, zaraz. Gdzie jest mój koń? O, właśnie, kwisnąłem, a płotka się nie pojawiła. I tak miałem w jedno wielkie wytwy. To lecisz. Lecisz. Biegniesz. Z prędkością światła.
niczym Siri na Flashu. Piorun uderzył w kasztan? Boże, teraz dopiero zobaczyłem. Jestem pewny, że Nilfgaard maczał w tym palce i coś im się nie podobało. Bo niemożliwym jest, żeby to się zapaliło. Dobra, ale zanim wejdę, to zobaczę ten bestiariusz. Poroniec. Ogrowate istoty jest poroniec. Zróżliwe jakbyś wiedział, że ono nie jest szczególnie smaczne, niby nie, sobie prawdę nie oddaje. Poroniec jest najbardziej wodę odpychającym potworem. Dobra. Bo nie tu ludzi. Szybko, idziemy do kasztela. Może kto atakuje? Albo baron powoli już zaczyna się odwalać. Albo odwalił. Albo dalej odwala, nie wiem. Trzeba się szybko dowiedzieć, co się dzieje. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją. Jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz. Dobra, szybko lecimy. Nie tędy. Cholera, ani drgną. Nie są zareglowane od środka. Muszę znaleźć inną drogę. Na szybko, pójdziemy tędy. Wszystkie konie. A szybko. Jakby tędy przejść, jest tutaj dalej. Przejść. No, udało się. Boże, myślałem, że nie zdążę. Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś. Co ty mi tu imputujesz? Oho. Nie rób ze mnie idioty. Lałeś je od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Kurwa, próbuj. Uciekło od ciebie, tak było? Ujesz, chuju! Poważnie? Muszę się bić z nim? Ja muszę korzystać z okazji, kiedy on jest. Dobra, masz w papę. Kurwa,
Daj się pobić. Daj się pobić, baronie, bo ci strzelę kopa po prostu i się uspokoisz, kurna, po alkoholu. Uspokój swoją czaprynę i niechlej jak pieprzony alkoholik. Uspokój się, kurwa, no. Nie mogę, no. Musimy porozmawiać. Siadaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwi. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz, ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła tu robić, co chciała. Zapytaj, kogo chcesz. Jeździła konno, polowała. Czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi i to ją zawsze przysyłali, jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała tu takie sielskie życie, to czemu uciekła? Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona, skarpetki niepocerowane? 20 lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem z bitew zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało. Jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A, wiedźminie, co ty tam, kurwa, wiesz. Zresztą może ci kiedyś opowiem. Kiedyś. Nie teraz. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować? Teraz to nie ma znaczenia. Wiem, jak je odnaleźć. Jak? Wiem o dziecku. Anna... Ja... To wszystko nie było tak, jak wygląda. No to słucham. Mów jak było. Tylko tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy 3 dzień. Przyszła Anna... Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! Wiedźminie, wiesz, jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Tamara była przy tym wszystkim? Widziała to? Może zza drzwi. Do pokoju na pewno nie wyszła. A szkoda, bo może inaczej by się to wszystko potoczyło. Przy niej zawsze łagodniałem. Taka córeczka tatusia, można powiedzieć. A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Co z dziurą w ścianie? Winem rozlanym na półpiętrze? Szarpaliśmy się.
Próbowała mnie zdzielić świecznikiem po łbie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody, cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na półpiętrze. Upadliśmy i już myślałem, że ją mam, ale odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. Zakrwawionych prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. Przez ciebie albo nie przez ciebie, ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce, przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Współczuję ci. Naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Annę. A tak się składa, że pomoże nam w tym twoja nienarodzona córka. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy je skrzywdzili. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim nas obu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Wcześniej muszę coś załatwić. Tylko się pośpiesz. A ja? Co mam robić? Wytrzeźwiej. Jak? Gotowy jesteś? Aż gotowy, no. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię soli. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. Żem się kompletnie nie spodziewał, że takie rzeczy będą się tutaj dziać.
Normalnie mi szczęka opadła. To jeszcze nie koniec. Trzeba poronica znaleźć. Trzeba mu strzelić kopa i schować do grobu. Nadaliście dziecku imię? Nie. Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. To tutaj. Ale muzyka. Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. Patrz! Weź go na ręce, szybko. A to jak się rozsierci. Ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić. Uspokoję go magią. Weź go na ręce. Teraz. Bogowie miłosierni. Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w chłopuka. Boże, skurwa! Piskam. Nawet słów nie mam na to, co się tutaj dzieje. O mój Boże. I właśnie w tym momencie zdałem sobie, że popełniłem pewien błąd w trakcie przenoszenia tego porońca. Doszło tam później do walki i niestety zginąłem, bo były jeszcze upiory. W skrócie, ogólnie tutaj się kończy odcinek, w następnym odcinku zrobimy to, w następnym odcinku kontynuujemy przygodę naszego Geralta, gdzie nie zwaliłem totalnie tej misji, dlatego do zobaczenia, trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, no i oczywiście ciao.